Jutro południe i centrum Polski w strugach deszczu. Aleksandra Kostka, zapraszam na aktualne prognozy. Jutro tylko na północy ma być pogodnie. Nad pozostałe regiony nasunie się niż znad Węgier, a to oznacza intensywne, ciągłe opady deszczu, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. No i tam już w nocy będzie najbardziej deszczowo. Poza tym noc z podziałem na pogodne i mgliste regiony północne i deszczowe, centralne i południowe. W górach ma spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Od 9 do 15 stopni. Jutro rano jeszcze sporo słońca od ziemi lubuskiej, a także od Podlasia po Pomorze Zachodnie, ale im dalej na południe, tym więcej chmur i intensywne opady deszczu. Na termometrach od 14 do 17 stopni. W drugiej części dnia na południu i w centrum bardzo deszczowo. Opady będą ciągłe i obfite. Uwaga, na południu kraju w ciągu doby ma spaść do 45 litrów wody na metr kwadratowy. W Małopolsce i na Podkarpaciu dodatkowo może zagrzmieć. Z kolei pogodnie i bez deszczu w Polsce Północnej z niewielkimi opadami nad samym morzem. Temperatura przeważnie kilkanaście stopni, jedynie na Nizinie Szczecińskiej 21. Od Mazowsza po Podhale silniejszy wiatr miejscami i także w czasie burz może mocniej powiać. Ciśnienie bez większych zmian. A w kolejnych dniach nadal nad Polską chmury z deszczem, ale zacznie się też pojawiać coraz więcej miejsc ze słońcem. Jedynie w środę rano jeszcze deszcz będzie ciągły i intensywniejszy. Od 16 do 22 stopni. A im bliżej końca tygodnia, tym cieplej. Dobrego popołudnia. Do widzenia.